piekarką niedowartościowaną na gumnie. Wszedł raz do mej przychodni pacjent i już na wstępie opadł z sił na leżankę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Ale ja pana jeszcze nie prosiłam siadać. Niestety na tym polega moje schorzenie. Siadam, gdzie popadnie, a jak już siądę, to już nie mogę wstać, tylko bym siedział i siedział tam i siedział. A na czym pan tak siada? Bez różnicy. Na kozetce, na zydlu, na sedesie, a ostatnio to na ławie poselskiej, albowiem od 2 lat temu nazad jestem posłem. Miło mię słyszeć. Posłem kontraktowym czy na 35%? A gumno to panią za przeproszeniem obchodzi. Proszę pana, będąc chamem, nie zna się pan na epikryzie, w której to każdy szczegół jest ważny. No dobra, kontraktowym. Przeciwnicy obrzucają mnie epitetem. Naród woła wybory teraz. Kontrahenci zbierają podpisy, a ja jak siadłem, to bym tak siedział, siedział i nie wstawał, tylko tak bym siedział, tak siedział. Jest to ciekawy przypadek. Może on polega na zjawisku prywata? Może troszkę, ale chyba głównie na ciężkości kupra. Proszę zatem obnażyć kuper. Proszę, już ciągam in eksperymentable. Gdy pacjent rozwiązał troczki i udostępnił mię kuper, zbadałam go palpacyjnie, osłuchem i wziernikiem. Po czym diagnoza nasunęła mię się sama przez się, głośno. Proszę pana, na wskutek diety poselskiej, która była prawdopodobnie zbyt tłustą, nabawił się pan kamieni woreczkowych, nerczanych oraz wątrobianych. One to wszystkie razem obciążyły panu kuper do tego stopnia, że nie jest pan władnym go podnieść. No, i co teraz z tym zrobimy? Nic prostszego. Proszę się zawierzyć w moje fachowe ręce. Zadawszy pacjentowi narkozę, rozpuściłam kamienie woreczkowe olejem pełnym. Nerczane rozbiłam laserem, a wątrobowe młotkiem, bo laser mię się zaciął. I już po wszystkim proszę teraz spróbować wstać. O, już wstaję. Ach, jaki jestem teraz lekutki jak Waśka. I opuszczenie leżanki, jak również ławy poselskiej, nie nasuwa mię żadnych trudności. Już się nie będę narażał społeczeństwu. Jak również młodej lekarce, gdy dytano minął parapet. Nie omieszkam. Gdy wydobyłam się z gruzów, skonstatowałam, że musiało nastąpić małe niezrozumienie. Zamiast rewanżu, pacjent umieścił na parapecie swój kuper, wciąż jeszcze przyciężki, co spowodowało rozgruzowanie przychodni. Ech, młoda lekarka na rubieży narażona jest wciąż na zagadki losu. Do usłyszenia.